Dobra, mili państwo, było miło, ale chyba czas by się skończyło. Czas kończyć ten wór w mega dużej ilości minifigurek podróbkowych i robimy to dziś. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Ileż tu było tych openingów? Ja myślałem, że będzie 3-4, ale to jest chyba, nie wiem, 8-9, natomiast czas go kończyć. Pomimo tego, że tam jeszcze dość dużo tych figów się jakby, prawda, krząta, to wysypuję teraz wszystko oczywiście na waszych oczętach i dziś patrzymy, co tam się jeszcze trafiło. W końcu możecie zobaczyć dno tego wora, którego dostałem od Kuby z kanału Dealer Klos, który zajmuje się sprzedażą klocków i trafiają mu się czasem podróbki i właśnie wszystkie mi te, które się trafiły, mi wysłał. Co tu na pewno znajdziemy ciekawego, już to dla was ogarnę. Na pewno jest masa gadżetów, która gdzieś tam pospadała, leżała, no i teraz tu dalej leży jakby. Jakby, kurde, żółwie ninja ja wywalam, bo ja stwierdziłem, że one zasługują na zupełnie osobny odcinek, bo uważam, że zasłużenie. Co to jest? Ała! Ała! Mój gwiezdnowojenny, kurde, gust boli! Co tu się stało się? Nie, no co tu się tak serio stało się temu Grievousowi? No ała, spójrzcie w ogóle. Po pierwsze, on ma normalne, wiecie, normalne jakby kształty, zwykłe minifigurki. Nie ma reszty jego ciała, no to sorka ziomka. Ła, kurde, i chyba niech tak zostanie. To jest ten Grievous po rozwaleniu przez Obi-Wana. Tutaj wszystko widzicie, takie ten... Nie, to wygląda tragicznie. Ale szkoda, że nie mam reszty tej figurki. Czy to mogłaby być reszta tej figurki? Chyba też nie. Co to jest w ogóle za dzikus? Chociaż szczerze, czy to nie jest część tej figurki? Albo jakiś inny sawasz opres? Co tu się w ogóle w te ręce stało? Czy to są ręce Slendera? Ała! Kurde, to nie jest dobre, bo spójrzcie. Normalna figurka powinna mieć takie ręce, a patrzcie, jakie tam to ma łapska, nie? Ej, co tu się podziało w te łapska? To ja nie wiem. Z kompletnych w miarę figurek... Co? Odwrotny print! Tak? Tak! Odwrotny print tutaj jest! Ej, serio, to powinien być Shredder z tych... Nie, to nie jest jego hełm, to jakiś mando hełmy. To powinien być Shredder, ale to nie jest... Ej, normalnie, czemu ten ostatni opening taki piękny siadł? To ja nie wiem, co tu się działo, że wcześniej tak pięknie nie było? Shredder z odwrotnym łbem, no mega ciekawie, ale sama reszta jest naprawdę w porządku. No on pewnie z tych samych, co z Żółwie Ninja właśnie. Cała reszta jest w miarę w porządku. Ale co tu się wyrabia? Przecież ta miniaturka dzisiaj to chyba zniszczy. Tu mam jakiegoś doktora? Fajnie. W dobie COVID-u jak najbardziej warto mieć doktora. Chociaż te nakolanniki wskazują, że jakby doktor Queen, trochę jakiś gość czasów indiańskich chyba. Z tyłu, o czekajcie, tu coś jeszcze jest, też apteczka z tyłu, nie, ten akurat gość spoko. No to medyk jest medykiem, jaki nada się do nowego chociażby sezonu WTF City. No właśnie, płynie łódź uchodźców, pamiętajcie o tym. Jeżeli nie oglądaliście, to obejście. Oc-tan, ależ chamska podróbka, oc-tan. Czy to jest jego łapa jeszcze druga? Tak jest, co myślę, że ci łapa ucieknie? No i jak to lata luźno. O, co jeszcze samo wypadło, ej nie. Ej, naprawdę, dzisiejszy opening jest, kurde, lepszy niż w ogóle wszystkie dotychczas. Tu mamy jakiegoś, wiecie, co tu się dzieje? Z tymi nogami nie tak. Tu chodzą lekko, jak nie wiem, a tu się jakby coś haczą, no nie wiem. Nie mam pojęcia, kim jest ten Mudzin. Natomiast wiem, że jak chcesz dobrego wojownika, to... No właśnie. Nadruk niczego sobie. Tu jakby zachwalić mogę. Nadruk na tym. Nie, no jest spoko, ale te nogi, nie wiem, co się tu dzieje w te nogi. Rączki też chodzą zdecydowanie zbyt luźno. Czyli klasyka tutaj, można powiedzieć, dla tych klocków. Za szybę tak, dotykaj nie. Mamy i pół Aquamana, no bo łeb się nie załapał. Mamy pół Aquamana, to tu już jakieś nóżki są. Czarne droidy. W ogóle wygląda trochę jak takie połączenie Aliena z droidem bojowym z Gwiezdnych Wojen. No bo ta głowa, spójrzcie, taka oboj w ogóle. Nawet oczu nikt się tu chyba nie próbował nadrukować jakichkolwiek. Mamy tutaj jeszcze, spójrzcie, Robina. Nie, to nie są jego włoski, to są włoski Wolverina. Robina również bez włosiąt. Co na pewno widzę tu dobrego, to... Aj, no nie, czekajcie. Kurde, chociaż ten wampir też. No... Postrach WTF City nowy, czyżby? No, kurde. Nadruk ładny. Guziczki nawet mu na gacie przechodzą. Jak to chodzi? No nie najgorzej, nóżki gorzej, ale głowa kurde chodzi łatwo, ale tak to nie jest najgorzej. Chociaż ten biały, nie taki mleczno-biały jak ja to nazywam, nie, ta figurka akurat spoko. Mamy też trochę hełmów, spójrzcie, po kolorze już widzę, że to nie jest oryginalne Lego. Tutaj taki dziwny grymas na tej głowie. Mamy również coś ze świata Ninjago, które chodzi, oj jak to chodzi leciutko, to tym się nie da pobawić, to chodzi zdecydowanie zbyt lekko. W ogóle te droidy są 4, jeżeli się udało zbierać. A tu już widzieliście, tu jakiś fragment, oczywiście nie od tego, chociaż pasowałby jak najbardziej, Z całości figurek mamy jeszcze, nie wiem, to zakład pół Han Solo, pół, co to jest? Czy to jest Shazam? Czy to jest Shazam? To jest chyba Shazam, prawda? Wygląda jak Shazam, ej, ale główka ładna, tułów też ładnie nadrukowany. Rączki chodzą ciut zbyt lekko, więc już dyskwalifikacja. Mamy pół Batmana, kolejnego klona, któremu głowa również schodzi, więc no nie pokażę wam głowy, niestety takie przypadki już mieliśmy. Był jeden bardzo podobny klon w poprzednich openingach, więc tutaj się jakby nie skupiamy. Czarnego szkieleta z całkiem ciekawą minką. Ok, czy mamy resztę tego szkieleta? Chyba nie, chyba że za nóżki przyjmiemy, to. Słabo. Mamy łuk minecraftowy, ale tu Minecrafta praktycznie nie było. Mamy też coś takiego i ja przypuszczam, że to może być do tego łba, ten westernowy klimat, chociaż brakuje mi tu jakiegoś wąsa. Co się natomiast rzuca jeszcze? O, co to? Czy on ma sitkę zamiast oczu takie do solniczek? Czy to jest człowiek solniczka, kurde? Czy on soli z oczu? Nie, to jest chyba też ktoś z... To jest chyba też ktoś z Turtlesów, z Wojowniczych Żółwi Ninja. Jeżeli się nie mylę, ale możecie mnie poprawić, jeżeli wy wiecie skąd on kurde pochodzi. To jakby kolejne części ciała dostajemy, ale tam akurat było Shazama. Tu no nie jest specjalnie, ale to chyba też mówię, ktoś człowiek sitko, no u mnie będzie człowiekiem sitkiem. Mamy również połączenie zielonej latarni z Ninjago? Co? Nie dziwię się, że masz chłopie taką minę, że tak się zmiksowali. Takiego crossoveru to się chyba nikt nie spodziewał. Po kolorze buzi już widzę, że to nie jest ten. No i moi drodzy, taka perełka chyba na torcie jest, perełką na torcie jest zdecydowanie, spójrzcie, tutaj Jack, Captain Jack, który pominie powoduje, że chce stąd iść. Bo co to jest za mina? Cała reszta kurde nie jest, chociaż nie, no widzicie, to farba tak jakby nie do końca dodrukowała, tu trochę wyszła na włosy, no tak to jest kurde, tu jakiś ten, to nie wiadomo czy są włosy czy chusta, no brzydko jest nadrukowane, jeżeli chodzi o rozlazłość kolorów. Natomiast już same kształty są spoko, ale co z tego, skoro wygląda to źle przez rozlazłość kolorów. Minka jest taka, klata, wszystko. Nie no, tutaj na druk nie jest zły. Jego chodzenie jest trochę zbyt luźne. No i jeszcze tutaj z tyłu coś takiego. No szkoda, bo kurde chłopie, miałeś potencjał, by być najlepszą figurką z tego openingu dzisiejszego. Co mi się na pewno jeszcze podoba, to spójrzcie, hełm Kylo Rena. Chyba to nie było Kylo Rena. W ogóle z Lego mam Kylo, ale bez hełmu. Oczywiście nie dam mu tego, spokojnie, nie martwcie się. Mówiłem już 4 te klony, kolejny mleczno-biały. Łe! Co tu się podziało? Jakie takie w ogóle... No to też nie wygląda dobrze, sami przyznacie. Te włoski już były. No dzisiaj, moi drodzy, bez wątpienia, kurde, trzeba to podsumować jakoś. Chociaż niestety ciężko będzie mi podsumować 100% całość, no bo kurde te figurki już zostały gdzieś w moim serialu tam zaangażowane, już będzie ciężko mnie teraz przywrócić, ale może się postaram. Jeżeli chcecie zobaczyć film pod tytułem Wszystkie figurki od Dealer Klosa, napiszcie mi w komentarzu, a postaram się zebrać i zrobić dla was ten film, chociaż to będzie już ciężkie przy tym jak one zostały tu rozłożone. Bez kitu dzisiaj mieliśmy najciekawszy w cudzysłowie opening, bo postacie jakie zatrafiły to w ogóle wow, szok i naprawdę, dobrze, że całość taka nie była, bo całość była faktycznie w miarę dobra. To dzisiejszy opening wszystko zepsuł swą oryginalnością. Koniec worka w końcu. Szczerze powiem, też myślałem, że tu będzie trochę więcej gadżetów na dnie pogubionych z tamtych fików, natomiast mam trochę gadżetów, które gdzieś tam się pogubiły, ale ich jest mało troszkę, które chyba do niczego mi tu nie pasują, ale kto wie, może jak zbieram wszystkie figurki, to się ułoży. Ja wam dziękuję, mówię, piszcie w komentarzu, jeżeli tych komentarzów będzie odpowiednio dużo, że chcecie cały wór zobaczyć, no to oczywiście jeszcze to dla was zrobię. Dziękuję wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że subskrypcja jest kliknięta, abyście przyszłych filmów nie przegapili. Bye!